Dziś wykonamy gładź w remontowanym mieszkaniu. Co najważniejsze, zrobimy to zgodnie z wytycznymi producenta. Użyjemy trzech produktów. Każdy z nich pełni bardzo ważną funkcję i jest przeznaczony do konkretnego celu. Grunt Acryl Putz GP41 użyjemy do wzmocnienia podłoża i do zmniejszenia jego chłodności. Następnie użyjemy gładzi Acryl Putz ST12. Jest to gładź sypka. Gładź tę użyjemy do ścian, które mają troszeczkę większe nierówności, ponieważ możemy ją jednokrotnie nałożyć w warstwie nawet do 5 mm grubości. Do ścian z mniejszymi nierównościami użyjemy gładzi Acryl Putz FS20. Jest to gładź gotowa, od razu przygotowania do nakładania. Dobrze wykonana gładź to nie tylko materiał, ale także dobre narzędzia. W tym wypadku mam tutaj 4 rozmiary, od 15 do 45 cm. Dwa pierwsze rozmiary to są szpachle, które będziemy używali do mniejszych, trudno dostępnych miejsc. Natomiast podstawowymi narzędziami, które używamy do wykonania gładzi, to narzędzia o rozmiarze 35 i 45 cm. Jak ważne jest użycie właściwej szerokości narzędzi, widać w tym miejscu. Wykonawca użył tutaj prawdopodobnie bardzo wąskich szpachelek, przez co powstała bardzo duża nierówność i między jednym a drugim narożnikiem jest aż ponad 7 mm różnicy. Do gruntowania użyjemy wałek z krótkim, gęstym włosiem. Na koniec zostanie nam docieranie. Większe płaszczyzny będziemy docierali za pomocą dużej szlifierki elektrycznej, natomiast wszystkie drobne elementy będziemy docierali packą i papierem ściernym. Bardzo ważnym elementem przed nałożeniem gładzi jest sprawdzenie jakości podłoża. Mamy 3 sposoby na sprawdzenie. Pierwszy to test ręki. Ruszamy po ścianie. No i weryfikujemy, czy mamy taki specyficzny biały nalot. Jeżeli ściana nie kreduje, sprawdzamy podłoże drugim sposobem. Moczymy troszeczkę gąbkę. Jeżeli po zwilżeniu i przetarciu na gąbce nie ma śladu, wiemy, że podłoże jest dość stabilne. Następnie będziemy sprawdzali, czy farba w dostateczny sposób trzyma się głębszych warstw. I do tego zrobimy test, nacinając ścianę nożykiem. Widać, że praktycznie nie mamy odspojonej farby. Te fragmenciki to są tylko fragmenty, które podczas nacinania nam się odspoiły, więc w tym momencie mamy pewność, że podłoże jest idealnie przygotowane do tego, żeby wykonać gładź. Ze względu na to, że podłoże mamy bardzo dobrej jakości, gruntujemy tylko fragmenty ścian, które wcześniej naprawialiśmy. W tym wypadku mieliśmy do naprawy rysy, które już są przygotowane, dotarte. Teraz je zagruntujemy i będziemy mogli nakładać gładź. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, że ściany, które były wcześniej malowane dobrymi farbami, nie wymagają gruntowania. W przypadku, kiedy dobrej jakości ściany zagruntujemy, pojawi się nam tak zwane zeszklenie. Ściana zrobi się błyszcząca i niestety, mimo tego, że została zagruntowana, to straci swoją przyczepność i przez to, że jest zeszklona, zbyt gładka, będzie ta gładź miała o wiele słabszą siłę przywarcia do niej. W przypadku, kiedy mamy ściany już malowane, skupimy się tylko na tym, żeby je przemyć. Podczas przygotowania gładzi sypkiej ST12 Acryl Putza musimy dodać odpowiednią ilość wody. Producent zaleca około 0,4 litra na kilogram gładzi. Następnie używamy do wymieszania mieszadła wolnoobrotowego. To jest bardzo istotne, ponieważ później unikniemy napowietrzenia tej mieszanki i dzięki temu gładź na ścianie nie będzie zostawiała takich specyficznych bąbelków, które później niestety podczas szlifowania powodują dziurki, które trzeba później naprawiać. Po pierwszym wymieszaniu producent zaleca, aby odczekać 5 minut i potem jeszcze raz przemieszać gładź, aby uzyskać właściwą konsystencję. Nakładamy gładź o grubości około minimum 1 mm. Chodzi o to, aby gładź nie wyschła za szybko, aby zdążyły w niej nastąpić procesy wiązania i twardnięcia.
Gładź najlepiej nakładać dość szerokimi narzędziami. Powiedzmy 35 to jest minimum, kiedy robimy płaszczyzny. Warto też zwrócić uwagę na ruchy, jakie wykonujemy podczas nakładania. Warto, żeby wyczuwać nierówności, które są na ścianie i niwelować je kolistymi ruchami. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać płaszczyznę. Przy drugiej warstwie uzyskamy jeszcze większą płaszczyznę, a już podczas docierania będziemy w stanie uzyskać idealną płaszczyznę naszej ściany. Gładź się dobrze nakłada, jest bardzo plastyczna, nie przylega zbyt mocno do narzędzi, ładnie ją się wygładza i co ważne, nie zostają w niej pęcherzyki powietrza, które po wyschnięciu mogłyby powodować pewnego rodzaju kratery, które trzeba by było jeszcze raz szpachlować. Mamy już nałożone dwie warstwy gładzi ST12, obydwie warstwy wyschły. Teraz możemy przystąpić do szlifowania. Użyjemy packi z papierem ściernym o gradacji 150. W tym wypadku będzie to najlepsze rozwiązanie. Ładnie się sypie. Po wyschnięciu on jest bardzo biały, także idealnie będzie nadawał się pod malowanie. Co ciekawe, zgodnie z tym, co powiedział producent, po tym jak wymieszaliśmy tę zaprawę wolnoobrotowym mieszadłem, mamy praktycznie płaszczyznę idealną, bez żadnych kraterów po bąbelkach powietrza. Powiem szczerze, że bardzo jestem pozytywnie zaskoczony jedną jej właściwością, mianowicie tym, że pył, który powstaje podczas szlifowania, jest na tyle ciężki, że od razu spada równolegle po ścianie na podłogę. Dzięki temu nie unosi się aż tego pyłu tak dużo w powietrzu i naprawdę komfort szlifowania jest o wiele większy. To ma szczególne znaczenie przy szlifowaniu maszynowym, gdzie przy niektórych gładziach dość szybko zapychają się worki, dość szybko zapychają się rury. Musimy co chwilę to narzędzie czyścić, żebyśmy mieli dobre odsysanie kurzu. Gładź FS20 jest gotowa do użycia od razu po wyjęciu z wiaderka. Wystarczy ją tylko przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym, tak żeby jej nie napowietrzyć. Bardzo dobrze się nakłada, jest gładziutka i praktycznie po około 2 godzinach warstwa powinna być już wyschnięta i będziemy mogli nakładać kolejną warstwę. Nakładamy tą gładź dwukrotnie. W jednym dniu roboczym powinniśmy mieć już obydwie warstwy nałożone. Przed chwilą docierałem ścianę z zaciągniętą gładzią gotową FS20 Finish. Szczerze mówiąc, bardzo dobrze to wygląda. Tak jak producent mówił, zaciągało się ją bardzo szybko, bo to jest gotowa gładź. Teraz docieranie też następuje bardzo szybko, bardzo ładnie się dociera i nie zostają nam żadne niedoskonałości w postaci bąbelków czy jakichś kraterów, które powstają podczas wysychania. Dzięki temu po zagruntowaniu ściana nadaje się od razu do malowania. I w ten profesjonalny sposób mamy przygotowane idealnie gładkie ściany do malowania.